Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Auxerre zmierzy się z Saint-Étienne. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Matthias Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Bomba w górę. Gramy. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności. Wyszedł sam na sam. Uwaga! No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Na razie znajduje się na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców, ale chyba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Błąd i strata. No i znowu są przy piłce. Strata, rywale przy piłce. Zejrzał się, może dośrodkowywać. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Decyduje się na strzał. Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kamara. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Szedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Blokuje ten strzał.
Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Próba odbioru w ataku. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. W pole karne, głęboko teraz. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Centra w pole karne. Czujnie teraz wyłapuje dośrodkowanie z rogu. Zagranie teraz na bliższy słupek. Groźnie. Zawodnicy Saint Etienne częściej przy piłce. Rywale bezsilni. Tyle tylko, że samym posiadaniem meczu się nie wygra. Oprócz piłki powinni mieć też pomysł, co z nią zrobić. Teraz musi! No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Tylko minuta dodatkowego czasu. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Może być zaraz groźnie. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Piłka wraca do środka. I próba strzału. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Z rożnego w okolice jedenastki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Łabi Kazri. Może dośrodkowywać. Musi to wykorzystać. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Dobre wycofanie ze skrzydła. Zablokowany ten strzał. Nie była to najlepsza połowa w jego wykonaniu.
drugiej oczekujemy od niego więcej. Twarde wejście, ale bez faulu. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny teraz był ten spalony. Tomku, niewiele zabrakło, ale warto podkreślić czujność na linii. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ale teraz dziura w defensywie. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Ryzykownie, ale skutecznie. No tak, żeby być arbitrem, trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. 100% okazja! Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. I broni bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. No, statystyki przemawiają na ich korzyść, ale ta najważniejsza wciąż jest na remis. Jeśli nie spuszczą z tonu i nadal będą stwarzać sobie tyle okazji, to powinni jednak przełamać w końcu ten impas i coś strzelić. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Bramka! Proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Oglądamy ponownie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jest okazja na dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Rajad Burguz. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Numer 22, Elza Szakir. Na pasie.
Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie? I mamy remis. 1-1. A zatem zaczynamy dogrywkę. Obie drużyny mają już swoje w nogach, ale nikt tu nie chce poddać się pierwszy. Będzie bardzo ciekawie. Spalony. A mogło być tu groźnie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Zablokowany ten strzał. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Tylko minuta dodatkowego czasu. No i druga połowa do gry rozpoczęta. Ciekawe, czy któraś z ekip tu zaryzykuje. Kamara. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Ale atak teraz na piłkę. Ależ zacięta ta rywalizacja. Do końca dogrywki już tylko 5 minut i nadal mamy remis. Zanosi się, że o wszystkim zadecydują dziś rzuty karne. Sunie skrzydłem z piłką przed sobą, ma sporo wolnej przestrzeni. Ale strzał zablokowany.
Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. Tak jest! Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. I broni ten strzał! Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spod... I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Wszystkie oczy zwrócone na niego. Za chwilę może dać im zwycięstwo. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. Zdaję sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi strzelić tę jedenastkę, by zostali w grze. Co za parada! Trudno, lepszy moment na zostanie bohaterem. To dla niego wyjątkowa chwila. Nieczęsto się zdarza, żeby drużyna zawdzięczała tyle swojemu bramkarzowi.